Stawałam w jej obronie, kiedy ją zaczepiano. To nie byłby pierwszy raz. Proszę jej posłuchać i zostawić ją w spokoju. Czasami ludzie nie mają nastroju. To nas spotyka co miesiąc. Proszę odejść, ja się nią zajmę. Nie będzie sama, może pan iść. Bardzo dobrze. Już jej powiedziałem, że nie będę szargał swoich zasad. Nie będę żebrał. Spokojnej nocy. Chciałem wskoczyć jak święty, ale się nie udało. Nie mogło, bo nie nosisz peleryny. Teraz wejdę jak Pedro Infante. Liniarze cię zatrzymają i pójdziesz siedzieć. Jaki śliczny samochód. Żenujące, co z człowiekiem robi alkohol? Przesadziłeś, spójrz, w jakim jesteś stanie. Plutarko poprosił Elenę o rękę, a ona się zgodziła. Zaraz dostanę ataku serca. Mogę sobie wyobrazić, co czujesz. Chodźmy do pensjonatu. Tam mi wszystko opowiesz. Nie mimi. Dzisiaj chcę się urżnąć. Już to zrobiłeś. Chcę pójść w historyczne tango, jak prawdziwy macho. Chcę, żeby śpiewali dla mnie mariachi i chcę się napić tequili. Oboje tego potrzebujemy, ale zrobimy to w domu. Idziemy do pensjonatu. Nie uwalaj się na mnie, bo oboje padniemy na twarz. To przez te twoje cycuszki. Każdy ma ze 3 kilo. Bardzo śmieszne. Ciekawe, dlaczego tak wyszedł. Odpręż się. Ledwie mogę uwierzyć, że zostaniesz moją żoną. Tak bardzo cię kocham. Zrobię wszystko, żeby cię uszczęśliwić. Ale nie rozumiem, czemu tata wyszedł w taki sposób. Przyprowadzić teraz Lalita, czy poczekać? Teraz. Zbierajmy się, już późno. Czemu nie zostaniecie? Nie musiałybyście go budzić. Dzięki, ale jutro są targi wiedzy i musimy być wcześniej w szkole. Obiecałeś przyjść. Oczywiście, za nic bym tego nie przegapił. A ty po południu masz oglądać mieszkania. Dzięki za przypomnienie. W mojej skromnej opinii to niepotrzebne. Wkrótce się pobierzemy i wszyscy zamieszkamy w tym domu. Nie pobieramy się od razu, a chcę mieć więcej miejsca dla Lalita, mamy i dla siebie. Rozumiem i szanuję twoją decyzję. Chodźmy po małego, przyniosę go bez budzenia i odwiozę was do domu. Tchórz! Kłamca! Zdrajca! Niepełny mężczyzna. Dwunożny szczur. Przerwij moją abstynencję. Co się z tobą dzieje? Krwiopijca. Karaluch. Oto czym jestem. Tak źle się prowadziłem, że Bóg mnie teraz karze. Wypluj to. Nikt się nie karze, a zwłaszcza Bóg, bo on ma na głowie ważniejsze sprawy. No chodź, jesteś kompletnie pijany. Chcę pić dalej. Aż zapomnę, kim jestem. No, kim jestem? Jestem Ewą Caballero. Nie.
Jestem wdową Juan Carlos Zuluagą. Przestań, nie wygaduj głupot. Ale kim ja jestem? Zaparzę ci kawy, może wytrzeźwiejesz. Zaczekaj tu, nigdzie się nie ruszaj. Kim jestem? No kim? Mówię do ciebie, jestem Ewą. Kim ja jestem? No, kim ja jestem? Jestem Ewą, Marią. Leon Jaramillo. Wdową Zuluaga. Plutarko i ja jesteśmy parą. Kochanie, witaj. Bardzo cię kocham. Chcę być miłością twojego życia, jak ty jesteś mojego. Elena Moreno, zostaniesz moją żoną? Tak, Plutarko. Nic nie da mi większego szczęścia. Jesteś przekleństwem, Ewo. Przekleństwem. Bezużytecznym, żałosnym przebierańcem. Najgorszą rzeczą, jaka mnie w życiu spotkała. Jesteś żartem. Kłamstwem. Nienawidzę cię, Ewo. Co ze mną jest nie tak? Co? Uważam, że w domu Plutarka wszystko się udało. Ale twoja mina świadczy, że się z tym nie zgadzasz. Nie, było bardzo miło. Po prostu jestem zmęczona. Jesteś pewna tego, co zamierzasz zrobić? Tak. Ten ślub to moja najlepsza decyzja w życiu. Też tak uważam. Robiąc ten ważny krok, zostawisz za sobą wspomnienie Juana Perona lub Juana Carlosa Caballero, czy jak tam się zwało. Życie toczy się dalej. Muszę dbać o siebie i syna. Bardzo się cieszę. A tobie jak poszło? O czym rozmawiałaś z tatą? Wiesz, jaki on jest. Skrytykował, że pracuję, kazał mi wracać do domu, bo tam jest moje miejsce. I nie wiem, co jeszcze. Rozmowa z nim nie jest łatwa. Ale nigdy w życiu nie widziałam cię tak odprężonej jak teraz. I nie musisz do niego wracać, bo masz mnie. Dziękuję ci, kochanie. Dobrze wiedzieć, że nie jestem sama. A ty jesteś szczęśliwa? Ja? Tak. Z jakiego powodu? Bo wychodzisz za mąż. Tak, naturalnie. Na pewno?
Tak, na pewno. Naprawdę jestem szczęśliwa. Spójrz, jest doskonały. Uspokój się. Do łóżka, już bardzo późno. Sprawdzę, co tam się dzieje. Jezu, zostawiłam cię tylko na chwilę i już narozrabiałeś. Lokatorzy się skarżą. Co się dzieje? To bezcelowe. Elena wychodzi za innego. Lepiej, żebym umarł. Nie ma sensu dalej walczyć. Bo i po co? Nic już się nie liczy. Nawet tak nie mów. Nienawidzę Ewy. Przez nią nie mogę się zbliżyć do Eleny. Przytulić, pocałować. Ani powiedzieć, że kocham ją tak, jak nigdy nikogo. Przeklęta Ewa. Nie przeklinaj jej, przecież tyle ci dała. Tak, nieustający ból głowy, zamęt, nieporozumienia. To najgorsze przebranie, jakie mogłem wybrać. I zasłużyłem na to. Za własną głupotę. Zgłoszę się na policję. Gadasz, jakbyś rozum postradał. Jeśli się zgłosisz, pójdziesz do więzienia i nie będziesz w stanie niczego zrobić. Wszystko, czego dokonałeś jako Ewa, pójdzie na marne. Ewa była niepotrzebnym poświęceniem. Bez Eleny nic już nie ma znaczenia. Panie Moreno, przyszedłem prosić o rękę pańskiej córki. Młody Eduardo Moreno, czy otrzymam zgodę na ślub z twoją mamą? Naprawdę chcesz się z nią ożenić? Bardzo ją kocham, a ty jesteś najważniejszy w jej życiu. Dlatego, gdy będziemy razem, obiecuję, że nadal będziesz dla niej najważniejszy. Dla mnie również. W takim razie jest zgoda. Juanie, już nigdy więcej. Teraz uważasz, że nic się nie liczy, bo twoje serce cierpi i dlatego, że alkohol pogłębia rozpacz. To nie ma nic do rzeczy. Ewa była pomyłką. Nie. Ewa jest najlepszą lekcją, jaką w życiu odebrałeś. Dzięki niej Tonita nauczyła się doceniać własną wartość. Moja kobietka umarła, a Ewa nic nie zrobiła. Ale to nie wina Ewy. Pomyśl, jak pomogłeś matce Eleny postawić się Eduardowi. Listę powiększają Samantha, Marcelita. No i dzięki Ewie zbliżyłeś się do swojej mamy. Doświadczyłeś tego, co spotyka kobiety w tym seksistowskim świecie. Przeszedłeś kilometry na wysokich obcasach. I się za nami wstawiałeś. Pamiętaj, że to Ewa przywróci do pracy tę setkę niesprawiedliwie zwolnionych kobiet. I zapominaj, co już zrobiła i jeszcze może zrobić na swoich obcasach, żeby pomóc innym. Nie poddawaj się. Przecież jesteś facetem. Rozchmurz się.
Wiem, co przeżywasz. Czujesz się okropnie. Ale im ciemniejsza noc, tym poranek wydaje się jaśniejszy. Głowa do góry. Dasz radę. I pamiętaj o najważniejszym. Stałeś się Ewą dla miłości. Tak czy nie? Nie mogę uwierzyć, że nie pamiętasz, jak bardzo zawsze cię kochałem. I nie liczy się dla ciebie, że żyję tu sam, gdy ty wiedziesz słodkie życie z tym Alfonsem, swojej córki. Jesteś niewdzięczną egoistką. Chciałem zrobić z siebie dobrą kobietę, która może chodzić dumnie wyprostowana, bo nauczyła się, jak być posłuszną żoną. Ale moja miłość nic nie dała. Robisz z siebie pośmiewisko, zamiast zrozumieć, że w twoim wieku nie ma się już wyboru. Co poczniesz, kiedy Elena wyjdzie za mąż? Wrócisz, bo nie będziesz miała dokąd pójść. To wszystko moja wina. Nie byłem wystarczająco surowy. Pozwoliłem ci opuścić dom, zamiast zmusić do pozostania. Obowiązkiem żony jest dbać o męża. Jak niewiele mi pozostało. Wiesz, jak wyglądają 3 miliony dolarów? Nie wiesz. Chodź ze mną. Właśnie tak. 3 miliony, kochanie. Zostaniesz moją żoną i to mi da poczucie pełnego szczęścia. Ty i te 3 miliony. Cóż więcej mi trzeba? Wychodzę, króliczku. Na razie. Jak długo jeszcze będziesz wściekły? Jeśli się nie pośpieszę, posadzą mnie na ławce, a muszę pokopać piłkę. Później pogadamy. Kiedy wrócisz z meczu, może zabierzemy dzieci do kina. Potem odstawimy je do domu, a sami pójdziemy na kolację. Chcesz mi znowu utrzeć nosa tym, ile zarabiasz? Nie, dziękuję. Jeśli to cię wkurza, możesz zapłacić. To nie jest odpowiedni moment. Nie mam pieniędzy na zbyciu. Z tobą nie da się pogadać. Za daleko się posuwasz. Co się dzieje? Ja? Jasne, ja posuwam się za daleko. Ale niespodzianka. Słucham. Muszę wiedzieć, czy przejrzałeś te dokumenty. Całkiem zapomniałem. Zwrócę je wcześniej rano. Nie dzwonię tylko w tej sprawie. Muszę się z tobą zobaczyć. Ze mną? Co się dzieje? Mam propozycję, ale nie możesz o tym wspomnieć nikomu, nawet żonie.
Jestem zaskoczony, nawet zszokowany. Przyślę ci mój adres. Tam się spotkamy. Ciekawe, czego taka olśniewająca kobieta może chcieć od takiego przystojniaka? Gdzie mama? Już idzie. Kończy się szykować. Masz wszystko gotowe na targi wiedzy? Tak. I co zaprezentujesz? To niespodzianka. Zobaczysz. Ty i te twoje niespodzianki. Witaj. Wybacz, ale brzydzę się całować brudasa. Taplałeś się w błocie, czy co? W sobotę gram w piłkę nożną. Wygraliśmy, bo jesteśmy jacy? Dobrzy. Nie siadaj, bo pobrudzisz mi meble. Jestem zmęczony. No dobra, mów. Byłaś bardzo tajemnicza. Nie domyślasz się? Chcesz tego? To mi pochlebia, ale nie jesteś w moim typie. Jesteś zbyt kobieca. Poza tym ja jestem żonaty i nie zdradzam króliczka. No ale skoro nalegasz, rozbierajmy się. Jesteś idiotą. Nie robię tego z pracownikami. Nie schodzę poniżej wiceprezesów. Gdyby już miało do czegoś dojść, to tylko założenie. Założenie? Myślę, że ci się podobam. Jeśli dłużej się nad tym zastanowić, możemy się rozebrać. Pomarzyć dobra rzecz, śliczny. Nigdy bym na ciebie nawet nie spojrzała. Zaprosiłam cię, bo czekanie do poniedziałku byłoby zbyt ryzykowne. Ale czego ty właściwie chcesz? Oboje wiemy o twoich kłopotach finansowych. Dlatego proponuję ci biznesik związany z grupą Imperio. Biznesik? Legalny czy nie bardzo? Wersja polska na zlecenie telewizji Puls Studio Acme. Tekst Monika Muszyńska. Czyta Janusz Kozioł.